przebieg zajęć oceniam bardzo dobrze. Zgłosiło się tutaj tak naprawdę 25 bramkarzy. Zaczęliśmy to od godziny 8.30 testami motorycznymi, plus oczywiście tam taki wykład na auli. Chcieliśmy przedstawić, jak wygląda nasze szkolenie, jak to wygląda w klubie Korona Kielce, w akademii. Plus tutaj, że to jest połączone właśnie ze szkołą, z SMS-em Nowiny, gdzie nasi bramkarze też i się uczą, no i trenują. Same testy padły bardzo dobrze. Tutaj mogliśmy zmierzyć nie tylko zrobić testy szybkości, testy różnych aspektów techniki indywidualnej bramkarza, ale tak samo test mocy, czy to z generowania mocy jednonóż, czyli unilateralnie, czy obunóż. Także myślę, że zostali przetestowani kompleksowo. Zajęcia przebiegały pozytywnie, trenowaliśmy w czterech aspektach. Zawodnicy, znaczy bramkarze, byli podzieleni na właśnie na cztery grupy, 5- i 6-osobowe, gdzie około 25 minut spędzili na każdym z aspektów, takim jak właśnie gra na linii, 1 na 1, czy gra nogą, czy to było przed pole. Skąd do nas przyjechałeś? Z Lublina. Okej, jak oceniasz całe zajęcia? Co ci się najbardziej podobało? No, na pewno organizacja była bardzo dobra. Trenowaliśmy w czterech grupach, aż było długi był trening, bo trwał 100 minut, jeżeli dobrze pamiętam, więc to mi się bardzo podobało. Na pewno dobrze się pogadać, no, jest tutaj dużo trenerów, dużo chłopaków, więc zawsze to jakieś przeżycie i doświadczenie cenne. Przyjechaliśmy z Warszawy, syn gra no, w Zniczu Pruszków na razie. A chciał się sprawdzić, więc przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jaki poziom prezentuje, jak się zaprezentuje na tle innych bramkarzy. Przyjechaliśmy z Wodzisława Śląskiego. Widzimy, że jest fajne zaplecze. Trening jest bardzo treściwy, tak bym powiedział, więc no, jesteśmy pod wrażeniem. Przyjechało dużo bardzo fajnych bramkarzy. Myślę, że możliwość przetestowania ich jest dla nas jak najbardziej na plus. Przede wszystkim mamy tą różnorodność, że przyjechali nie z regionu, a z całej Polski, co tak naprawdę daje nam też możliwość zobaczenia, na jakim poziomie gdzieś są bramkarze z naszej akademii, a z jakimi umiejętnościami przyjechali z całej akademii z innych rejonów Polski. Także uważam, że to jest bardzo na korzyść całej akademii. Ogólnie bardzo fajne myślę dla nich doświadczenie i dla nas fajny przegląd też bramkarzy, bo to byli bramkarze z całej Polski, z takich rejonów jak Bydgoszcz, czy Jelenia Góra, Warszawa, Lublin, więc naprawdę można powiedzieć z całej Polski przyjechali co niektórzy nawet po 400 ponad kilometrów, więc bardzo fajnie, że po prostu tutaj do nas trafili i mogli się pokazać.